Jak sobie tankowałem. Taki dzisiaj dzień, można powiedzieć, mielenia mamy. Więc może coś troszeczkę o mobilnej mieszalni naszej, która do niedawna była jeszcze bezawaryjna, ale ostatnio przydarzyła nam się drobna, na szczęście, awaria i zaraz się przyjdziemy z drugiej strony i powiem wam, co to dokładnie było. A mianowicie chodziło o mieszanie. W sensie takim, że przestał mi działać ślimak mieszalnika, czyli tego pojemnika dużego, tak? Przez co no ciężko zrobić paszę bez dobrego mieszania składników. I okazało się po zdemontowaniu tych osłon, kurczę, no tutaj mam niezałożone, nie wiem jak to pokazać będzie, może z tej strony przejdę, zepsuła się nam po prostu, a nie pompa, na przykład silnik hydrauliczny, bo ślimak jest napędzany hydrauliką, ani nie wiem, gdzieś tam coś innego, po prostu, może jak tak wyjdę, to będzie widać, a może i nie będzie widać, bo to widać tylko koła pasowe te, ale o te koło pasowe drugie na trzy paski napędza tamte koło pasowe w dole, które możecie zobaczyć, a tamte koło przez przykładnie przynosi napęd na, no właśnie, silnik hydrauliczny, który napędza wałek. No na początku napędza ślimak mieszający. Na początku myśleliśmy, fajnie smarowane, także tutaj nie ma co zarzucić, widać, że smar jest. Na początku myśleliśmy, że może silnik jest walnięty, skoro nie daje ciśnienia w ogóle, tam nie ma ciśnienia na ślimaku, bo na jednym z zegarów jest ciśnienie od wysypu, na jednym jest ciśnienie od zasypu i na jednym jest, na środkowym zegarze, zaraz pójdę wam pokażę, jest ciśnienie mieszania. Czyli ma po prostu duży opór ślimak, czy normalny. Ale na szczęście okazało się, że to przykładnia, tylko takie dwie zębatki takie się wyrobiły, no i po prostu nie przekładają się, nie przekłada tego napędu z koła pasowego, to jest ten zegar właśnie. On normalnie jest gdzieś tam na 50, jak jest ciężko, to czasami nawet do 100 dochodzi, więc no, wystarczyło wymienić tylko te zębatki. 600 zł zamówione i dosyć taka niepoważna się okazała ta awaria, aczkolwiek awaria wydarzyła się w czwartek. Był to dzień, gdy przyjechała ładowarka, więc za bardzo się przy tym tutaj nie bawiliśmy. Przełożyliśmy to na piątek. W piątek z samego rana rozebraliśmy to. Zamówiliśmy w piątek. W piątek nie mogli wysłać, bo był remament. Okej, rozumiemy. Okazało się, że i w poniedziałek nie wysłali, tylko dopiero we wtorek, bo w poniedziałek nie było prądu. Tak się przynajmniej tłumaczyli, no więc tak trochę średnio, bo dopiero na środę dostaliśmy część, którą naprawdę wymienić nam to zajęło, nie wiem, do godzinki z demontażem tych wszystkich osłon. No a musieliśmy sporo czekać, no a niestety jest to taka maszyna, która gdzieś tam no cały czas chodzi, bo świnie cały czas jedzą, to nie jest tak, że to jest pług, że sobie ziemia poczeka. No i tutaj miałem problem taki, że musiałem dorobić paszy, no to wykombinowałem to tak, że sobie brałem po 100 kilo. 100 kilo kukurydzy, 100 kilo zboża, 100 kilo znowu kukurydzy, później 100 kilo jakiegoś białkowego i tak sobie trochę to pomieszałem i wyszło w miarę jednolicie, no ale wiecie, to tak na raz, nie? Także no trochę poczekaliśmy, ale na szczęście już mamy maszynę zrobioną, chodzi bez zarzutu. No już ponad 3 lata, czwarty rok leci w połowie roku, no trochę później niż w połowie roku, bo jakoś sierpień, wrzesień do nas przyjechała, więc sierpień, wrzesień będzie czteroletnia już i jak na razie to nie ma co narzekać, super sprzęt. Nawet pokażę wam, jak bijaki wyglądają po tych 4 latach. No u nas przypuszczam, że ta maszyna zrobiła, no nie wiem, te od 4 do 5 tysięcy ton
paszy. Co ja kurde robię? Gadam, gadam i w tą stronę kręcę, nie? Czyli to już też takie trochę przerobiło. No nie wiem jak z tym światłem będzie tutaj, ale spójrzcie jak wyglądają bijaki. Tutaj ta, to jest widia, tak? Chyba na tych bijakach, no to ona wygląda praktycznie jakby nie była zużyta. Więc o, tutaj jakiś delikatny uszczerbek. Więc no ja przypuszczam, że te bijaki, nie wiem czy było widać jak to mówiłem, bo tak w sumie kamerkę mam na głowie. Te bijaki, słuchajcie, to nam starczą i starczą. Myślę, że 6 lat na pewno roboty na nich zrobimy, jak nie lepiej. Bo nie widać tego śladu zużycia, no. Tyle co u nas się robi, to raczej się to za szybko nie zużyje, więc jest to dosyć wytrzymałe. Dosyć wytrzymałe są te bijaki. A jeśli chodzi o smarowanie, to także jest to mało problematyczne, bo są tutaj tylko 4 kalamitki. Więc przy okazji tankowania i jeszcze raz pomiędzy tankowaniem sobie smaruję. Powiem wam, że poręczna maszynka. I ostatnia, czwarta kalamitka. Jak widzicie, u nas zima trochę przeatakowała. Tego śniegu trochę jest. Na szczęście to, co miało przyjechać i to, co miało odjechać, czyli kukurydza, a to co miało przyjechać to są dwóch rodzajów komponenty białkowe, które zaraz powiem, się przejdziemy do środka magazynu. To wszystko już jest załatwione, więc na razie żadnych transportów nie mamy, dlatego też nie odciężamy jakoś przesadnie, bo po prostu tam ciągnikiem wszędzie dojedziemy, tak? A samochody już na razie na placu, samochody ciężarowe nie będą widziane, więc tak gdzieś tam tylko się odśnieża, czy to plac główny ten pod domem, czy drogę. Jeśli chodzi o komponenty białkowe, to jak możecie zobaczyć, powróciła po długim czasie do nas soja. W niezłej cenie nawet była, więc się zdecydowaliśmy zamówić. I jeszcze do tego w dwóch miejscach leży, ale to jest to samo. Śruta słonecznikowa, która wychodzi, jeśli chodzi o koszta, bardzo dobrze, bo to jest poniżej 1300 zł. To nawet Amira teraz jest no, poniżej 1500. Ale no, to wychodzi jeszcze taniej i teraz mamy 3 komponenty białkowe, które możemy sobie różnie dawkować. Już nie tylko głównie Amirapem, ale teraz tak może po pół Amirap, soja i lekka domieszka właśnie śruty słonecznikowej. Jedna i druga, jak widzicie, przyjechało luzem. Zawsze to parę złotych na samochodzie taniej. Znaczy no, na samochodzie to tam stanie będzie kilka tysięcy, nie takie parę złotych, tak? No ale jeden, drugi bardzo fajny towar. Znowu w nocy dowaliło nam śniegu. Nawet powiem szczerze, że drogi nie widzę dokładnie zarysu. Więc tak dla samego siebie nawet odśnieżam
bo tak jak mówiłem, żadnych tirów obecnie nie planujemy, żadnych załadunków, więc i wagi nie muszę odśnieżać, pod magazynem nigdzie nie muszę odśnieżać, ciągnikiem tam damy radę. Miejmy nadzieję, że ta zima długo nie potrwa taka, chociaż jeszcze dwa chyba dni zapowiadane są jakieś tam opady. Tylko jakie to będą opady, to ciekawe, to się okaże. Tutaj też w sumie to moje odśnieżanie dużo nie daje, bo pod spodem i tak jest lód, bo wcześniejszy śnieg, który był, się rozpuścił delikatnie, później w nocy przymroziło. No i też idealnie nie ma, ale chociaż będzie zarys tej drogi, tak? Będziemy widzieć, gdzie jechać, żeby łatwym samochodem nie zagrzęznąć.